Wysoka Rado, otwieram 35. sesję Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie. Serdecznie witam panią i panów radnych, serdecznie witam burmistrza miasta i gminy pana Andrzeja Rychla, serdecznie witam zastępcę burmistrza miasta i gminy pana Adama Madeja, serdecznie witam panie sekretarz i skarbnik, serdecznie witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, serdecznie witam pana Józefa Dziurdzia, dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nowej Sarzynie, serdecznie witam państwa sołtysów i przewodniczących osiedli, serdecznie witam pracowników Nowosarzyńskiej Telewizji Kablowej Lokal.tl. Wysoka Rado, na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 19 radnych, ale jest to tylko chwilowe. W trakcie dojścia czy też dojazdu jest dwójka pozostałych radnych. Obrady rady są tym samym prawomocne i rada na dzisiejszym posiedzeniu może skutecznie podejmować uchwały. Wysoka Rado, w zawiadomieniu dzisiejszej sesji otrzymaliście państwo określony porządek obrad. Czy do tego porządku obrad ktoś z radnych, względnie pan burmistrz, chce wnieść propozycję jego zmian? Pan burmistrz Adam Madej, proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zgłaszam wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji w punkcie 9 jako uchwała numer 7 uchwałę o zmianie uchwały numer 27/134/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi leżańskiemu na realizację zadania pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej numer 1238R Maleniska Łętownia, Sołectwie Łętownia i Wola Zarczycka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są inne propozycje zmiany porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego poddaję pod głosowanie przedstawioną przez burmistrza miasta i gminy propozycję zmiany porządku obrad. Kto z szanownych radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad w cyklu uchwałodawczym jako punktu 7 podjęcie uchwały o zmianie uchwały numer 27/134/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi leżańskiemu na realizację zadania pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej numer 1238R Malnisko Łętownia w sołectwie Łętownie Wola Zarczycka. Proszę o podniesienie ręki do góry. 9. Dziękuję. 19 głosów za. Czy ktoś jest przeciw? Widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że zaproponowana zmiana porządku obrad uzyskała bezwzględną większość ustawowego składu Rady Miejskiej. W chwili obecnej poddam pod głosowanie przyjęcie całego porządku obrad. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem porządku obrad 35. sesji w brzmieniu, jak zawiadomienie o tej sesji, obejmującym także przed chwilą wprowadzoną jego poprawkę? Proszę o podniesienie ręki do góry. 9. Dziękuję. 19 głosów za. Czy ktoś jest przeciw? Widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła porządek obrad 35. sesji. Przystępując do realizacji przed chwilą przyjętego porządku obrad, przechodzimy do przyjęcia protokołu z obrad 33. sesji. Pragnę Wysoką Radę poinformować, że nikt z radnych na 3 dni przed odbyciem dzisiejszej sesji nie miał już żadnych zastrzeżeń, ani nie miał też żadnych uwag do treści tego protokołu. Wobec tego poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad 33. sesji. Kto z szanownych radnych jest za przyjęcie protokołu z obrad 33. sesji? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. 19 głosów za. Czy ktoś jest przeciw? Widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła protokół z 33. sesji. Wysoka Rado, w chwili obecnej obradujemy w składzie 20-osobowym, a przed nami punkt 3 porządku obrad, a jest nim sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Zapraszam obecnie pana burmistrza Andrzeja Rychla o przedstawienie sprawozdania ze swojej działalności. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. W dniu 27 września spotkałem się z panią Janiną Świerczewską, wizytatorem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W dniu 28 września uczestniczyłem w obchodach 50-lecia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Rudzie Łańcuckiej. W dniu 30 września brałem udział w uroczystościach związanych z nadaniem imienia świętego Franciszka z Asyżu Szkole Podstawowej w Jelnej. 4 października spotkałem się z prezesem Sądu Rejonowego w Leżańsku z panią Dorotą Rutkowską. Dnia 7 października spotkałem się z panią Magdaleną Sobiną, dyrektorem Departamentu
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie szczegółów naboru wniosków na kanalizację. Dnia 10 października spotkałem się z wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania opinii do planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nowa Sarzyna. 11 października uczestniczyłem w spotkaniu z zarządem powiatu leżańskiego oraz podkarpackim kuratorem oświaty. Spotkanie miało na celu omówienie procedur utworzenia szkoły średniej przez gminę Nowa Sarzyna. Tego samego dnia uczestniczyłem w ćwiczeniach przeciwpożarowych zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką i Powiatową Straży Pożarnej. W dniu 12 października spotkałem się z nadleśniczym Nadleśnictwa Leżańsk, panem Zenonem Szkamrukiem, w celu omówienia sposobu redukcji bobrów na terenie gminy Nowa Sarzyna. W tym samym dniu odbyłem zebranie z mieszkańcami osiedla nr 1 w Nowej Sarzynie. Dnia 13 października wręczyłem nagrody burmistrza nauczycielom i dyrektorom szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 14 października uczestniczyłem w spotkaniu organizacyjnym obchodów 37. rocznicy powstania NSZZ Solidarność planowanych na przyszły rok w Leżańsku. W dniu 17 października uczestniczyłem w nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej oraz pracach komisji. Dnia 18 października uczestniczyłem w zebraniu mieszkańców osiedla nr 2 w Nowej Sarzynie. 18 października spotkałem się z panem Jerzym Jamą, przedstawicielem niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Panorama spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Sarzynie w sprawie możliwości wzajemnej współpracy. Dnia 21 października spotkałem się z prezesem spółdzielni zaopatrzenia i zbytu w Nowej Sarzyny, panem Edwardem Garbackim. Tego samego dnia spotkałem się z panem Januszem Janikiem, przedstawicielem Koła Łowieckiego Polana w Nowej Sarzynie w sprawie odstrzału bobrów na terenie naszej gminy. W dniu dzisiejszym wręczyłem dyplomy drużynom kobiecym Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarzynie, które uczestniczyły w ogólnopolskich zawodach sportowo-pożarniczych w Polanicy Zdroju i zdobyły 5. miejsce w grupie młodszej oraz 3. w grupie starszej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przedstawienie sprawozdania ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Stwierdzam tym samym, że Rada Miejska zrealizowała punkt 3 porządku obrad. Wysoka Rado, informuję, że w chwili obecnej pracujemy już w pełnym ustawowym 21-osobowym składzie Rady Miejskiej. Punkt 4 porządku obrad to informacja burmistrza z realizacji uchwał. Stosowny materiał w formie pisemnej znajduje się przed każdym z radnych. Czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi, wnioski, zapytania dotyczące przedłożonej przez burmistrza informacji? Proszę uprzejmie. Nie widzę, stwierdzam, że Rada Miejska zapoznała się z informacją burmistrza z realizacji uchwał. Wysoka Rado, punkt 5 porządku obrad to informacja burmistrza miasta gminy Nowa Sarzyna dotycząca realizacji działań w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych przez gminę Nowa Sarzyna za okres od 1 września 2015 roku do 30 września 2016 roku. Stosowny materiał w formie pisemnej znajduje się przed każdym z radnych. Był on także przedmiotem analizy radnych na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbyły się w miniony poniedziałek. Wysoka Rado, czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianej informacji? Proszę uprzejmie. Nie widzę, stwierdzam, że Rada Miejska zapoznała się z informacją burmistrza miasta i gminy Nowa Sarzyna dotycząca realizacji działań w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych przez gminę Nowa Sarzyna za okres od 1 września 2015 roku do 30 września 2016 roku. Wysoka Rado. Punkt 6 porządku obrad to informacja dotycząca realizacji inwestycji. Wrzesień 2016 rok. Także i ta informacja była przedmiotem analizy radnych na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które miało miejsce w miniony poniedziałek, ale przygotowana jest w chwili obecnej informacja w tym zakresie audiowizualna, dlatego przekazuję głos panu Adamowi Madejowi, zastępcy burmistrza miasta i gminy, który syntetycznie przedstawi treść informacji dotyczącej realizowanych inwestycji. Proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zapraszam do obejrzenia prezentacji multimedialnej, która zawiera najważniejsze inwestycje realizowane w roku 2016. Pierwsza inwestycja, budowa łącznika między budynkami szkolnymi przy szkole podstawowej w Tarnogórze wraz z częściową przebudową istniejącego budynku
Wybudowano łącznik parterowy wraz z instalacjami elektrycznymi i centralnego ogrzewania. Przebudowano część kanalizacji sanitarnej. Całkowity koszt inwestycji 251 424 zł i 24 grosze. Budowa sceny widowiskowej przy świetlicy środowiskowej w miejscowości Łętownia Gościniec. W 2016 roku zrealizowano ostatni etap robót, wykonano posadzkę oraz roboty wykończeniowe, zamontowano scenę, poszycie ścian szkieletowych, podbiciówkę dachu, zaimpregnowano i pomalowano konstrukcję. Koszt to 39 448 zł 71 groszy. Kolejna inwestycja to budowa ogrodzenia szkoły podstawowej w Nowej Sarzynie. Wykonano 74 metry bieżące ogrodzenia wraz z bramą i furtką wejściową. Łączny koszt 24 500 zł 1 grosz. Remont chodnika przy szkole podstawowej w Nowej Sarzynie. Łącznie wykonano 255 metrów kwadratowych nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej na kwotę 29 473 zł i 53 groszy. Budowa podjazdu oraz utwardzenie gruntu na terenie szkoły podstawowej w Łętowni. Łącznie wykonano 387,5 metra kwadratowego nawierzchni z kostki brukowej oraz 60 metrów bieżących krawężników na podsypce cementowo-piaskowej wraz z systemem odwodnienia oraz regulacją pionowych studzienek. Było to zadanie, które było częściowo dofinansowane z Funduszu Sołeckiego Wsi Łętownia w kwocie 18 196,81 zł, a łączny koszt zadania to 52 017,90 zł. Utwardzenie części powierzchni gruntu oraz urządzenie placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 804/2 w Nowej Sarzynie. Wykonano utwardzenie terenu pod altankę i grilla oraz nawierzchnię betonową pod miasteczko ruchu drogowego. Zamontowano również altankę, dwa stoły i sześć ławek. Pozostają jeszcze do zamontowania urządzenia zabawowe, które zostaną zamontowane w terminie do 28 października bieżącego roku. Całość zadania to 47 324 zł i 22 grosze. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 104-729R Klasztorna Wielnej w kierunku Leżańska. Parametry wykonanej drogi to długość 1105 metrów bieżących, szerokość jezdni 5 metrów bieżących, pobocza półmetrowe. Uzyskano dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w kwocie 187 630 zł oraz z Funduszy Nadleśnictwa Leżańsk w kwocie 50 000 zł, a łączny koszt inwestycji to 420 096 zł i 78 groszy. Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 104725R i 104726R w sołectwie Judaszówka Most, Wola Zarczycka Smycze. Parametry wykonanych dróg: długość łączna 844 metry bieżące, szerokość jezdni 5 metrów bieżących, pobocza 0,5 metra. Przebudowa wykonana w ramach usuwania szkód popowodziowych z dofinansowaniem w kwocie 210 zł, łączny koszt 352 090 zł i 43 grosze. Przebudowa nawierzchni ulicy Władysława Piłata w Nowej Sarzynie. Drugi etap. Parametry wykonanej drogi: długość 639 metrów bieżących, szerokość jezdni 4 metry bieżące, pobocza półmetrowe i koszt inwestycji to 159 325 złotych 54 grosze. Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Woli Zatrzyckiej wraz z remontem pomieszczeń. Wymieniono instalację elektryczną, wykonano malowanie pomieszczeń szkoły wraz z uzupełnieniem tynków. Całkowity koszt tej inwestycji to 75 tysięcy złotych. Remont pomieszczenia pełniącego funkcję sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rudzie Łańcuckiej. Wykonano kapitalny remont sali pełniącej funkcję sali gimnastycznej wraz z zapleczem magazynowym. Wyremontowano pomieszczenie komputerowe, wykonano remont części korytarza, też również szkolnego, i całkowity koszt to 63 983 zł i 53 grosze tej inwestycji.
Kolejna inwestycja to utwardzenie części gruntu na działce ewidencyjnej numer 11844 w Woli Zarczyckiej obok szkoły podstawowej. Wykonano 101,5 metra kwadratowego nawierzchni z kostki brukowej oraz 66 metrów bieżących krawężników na podsypce cementowo-piaskowej. Również planowany jest drugi etap robót. Termin rozpoczęcia drugiego etapu robót to jest utwardzenia terenu wraz z remontem kładki ustalono na listopad bieżącego roku. Całkowity koszt to 33 451,15 groszy tej inwestycji. Kolejna inwestycja to zakup sali komputerowej do Szkoły Podstawowej w Łętowni. Zakupiono 15 zestawów komputerowych, wykonano instalację elektryczną i sieciową w sali komputerowej. Zakupiono zestaw mebli do sali komputerowej za łączną kwotę 40 tysięcy złotych. Utwardzenie i zagospodarowanie gruntu na działce ewidencyjnej numer 309 w miejscowości Łukowa. Wykonano 95 metrów kwadratowych nawierzchni z kostki brukowej oraz 45 metrów bieżących krawężników na podsypce cementowo-piaskowej. Nasadzono również 60 sztuk krzewów iglastych. Zamontowano 3 ławki parkowe za łączną kwotę 11 477,57 zł i 50 groszy. Następna inwestycja, przebudowa nawierzchni dróg gminnych na działce ewidencyjnej nr 70, 38, 67 i 632 w miejscowości Łukowa. Parametry wykonanych dróg, łączna długość 336 metrów bieżących, szerokość jezdni od 2,5 do 3 metrów bieżących, pobocza 0,5 metra. Zadanie częściowo sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Łukowej w kwocie 10 719,23 zł, a łączna kwota inwestycji to 86 375,77 zł. Kolejne zadanie, termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Łukowa. Wykonano termomodernizację styropianem wraz z tynkiem akrylowym, wymieniono drzwi wejściowe do budynku i koszt tej inwestycji to 23 880 zł. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1083R Łętownia Krzywdy. Było to zadanie powiatu. Parametry wykonanej drogi, długość 1250 metrów bieżących, szerokość jezdni 5 metrów bieżących, pobocza pół metra. Zostało to zadanie również dofinansowane przez gminę Nowa Sarzyna w kwocie 285 tysięcy złotych, a łączny koszt inwestycji to 550 tysięcy złotych. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1241R Łukowa Przychojec, również to zadanie powiatu, gdzie wykonano drogę o długości 1533 metry bieżące, szerokości 5 metrów bieżących i pobocza półmetrowe. Zadanie również zostało dofinansowane przez gminę Nowa Sarzyna w kwocie 95 tysięcy złotych. Uzyskano również dofinansowanie inwestycji w ramach strat popowodziowych w kwocie 720 tysięcy złotych, a całkowity koszt inwestycji to 900 tysięcy złotych. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sarzyna, rejon Grzęba. Parametry wykonanej drogi, długość 940 metrów bieżących, szerokość jezdni od 3 do 4 metrów bieżących, pobocza półmetrowe. Całkowity koszt tej inwestycji to 409 323,91 groszy. Remont drogi i zagospodarowanie terenu ulicy Braci Śniadeckich w Nowej Sarzynie. Parametry wykonanej drogi, długość 229 metrów bieżących, szerokość jezdni 3 metry bieżące, pobocza 0,5 metra. Również w ramach tej inwestycji wyasfaltowano zatoczki parkingowe. Całkowity koszt to 57 007,61 zł. Kolejna inwestycja to przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104-800R w miejscowości Sarzyna z zawałem. Pierwszy etap. W ramach tego etapu wykonano drogę o długości 664,5 metra bieżącego, szerokości jezdni 5 metrów bieżących, pobocza 0,5 metra na kwotę łączną 305 750 zł. Planowany jest również drugi etap realizacji tej drogi, gdzie
planujemy wykonanie dokumentacji projektowej drogi na długość 967 metrów bieżących. Złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy projektowanego odcinka drogi do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, gdzie wnioskowana kwota dofinansowania to 376 941 zł. Doposażenie placu zabaw w Łukowej, urządzenia zabawowe, zamontowano zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią oraz urządzenie siłowe za kwotę 11 070 zł. Kolejna inwestycja, budowa otwartej podłogi zadaszonej wraz z podestem dla zespołu muzycznego w Łukowej. Zrealizowaliśmy pierwszy etap, wykonano 100 metrów kwadratowych nawierzchni z kostki brukowej oraz 35 metrów bieżących krawężników na podsyce cementowo-piaskowej. 9992 zł koszt tej inwestycji w pierwszym etapie. Przebudowa pomieszczeń po byłym gimnazjum na pomieszczenia biurowe przy ulicy Kopernika w Nowej Sarzynie. Wykonano remont części korytarza na pierwszym i drugim piętrze. Wstawiono 12 sztuk drzwi wewnętrznych, wykonano remont 4 pomieszczeń biurowych, zamontowano stojaki na rowery przed Urzędem Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie i pomalowano również parapety, zewnętrzne okien na parterze. Na łączną kwotę inwestycji 73 099,61 zł. Kolejne zadanie, zakup wyposażenia do nowej części Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie. Zakupiono wyposażenie sali obsługi klienta i wyposażenie stanowiska kasowego. Koszt tej inwestycji 18 221,86 zł. Wykonano również i zamontowano litery oraz herb podświetlany na elewacji Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie wraz z włącznikiem oświetlenia LED-owego, zmierzchowym włącznikiem oświetlenia LED-owego. Koszt tej inwestycji 18 221,86 zł. Na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna zamontowano również 16 tablic ogłoszeniowych o parametrach 2 metry na 1 metr, jeżeli chodzi o wymiar tych tablic, konstrukcji metalowej i wypełnienie drewniane tych tablic. I koszt zakupu tych tablic wraz z montażem to 10 713 zł. Budowa sali gimnastycznej przy budynku gimnazjum Woli Zarczyckiej. O dofinansowanie projektu w ramach środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, gdzie kwota dofinansowania wynosi 997 883,74 zł. 28 października bieżącego roku nastąpi rozstrzygnięcie przetargu, a pierwsze roboty budowlane planujemy na przełomie listopada-grudnia bieżącego roku. Całkowity koszt inwestycji 1 938 767 zł i 60 groszy. Rozbudowa zespołu szkół w Sarzynie o budynek oddziału przedszkolnego. W budynku będą znajdować się 4 sale przedszkolne, łazienki, pomieszczenia socjalne, aneks kuchenny oraz pomieszczenie gospodarcze na sprzęt. Zawarta została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na kwotę dofinansowania 973 201,09 zł. Rozstrzygnięcie przetargu również nastąpi z końcem miesiąca października. Termin zakończenia robót, planowany termin to 20 grudnia 2017 roku. Roboty mają też również ruszyć w tym roku kalendarzowym, a łączny koszt inwestycji to 2 212 239,86 zł. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obok MOSiR w Nowej Sarzynie. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje m.in. mini miasteczko ruchu drogowego, skałki wspinaczkowe, bieżnię lekkoatletyczną, zeskocznie do skoków dal, skocznie do skoków wzwyż, korty tenisowe, boiska do piłki siatkowej, plażowej, rzutnie pchnięcia kulą, miejsce do rekreacji aktywnej, boiska do gry w bóle, stoliki do gry w szachy, stoliki do tenisa stołowego, plac zabaw dla dzieci, altany biesiadne. Ten teren również planujemy, żeby był ogrodzony, oświetlony, zmonitorowany ściągami komunikacyjnymi, w tym ścieżka Nordic Walking, systemem nawadniania terenów zielonych. Termin wykonania projektu to 20 grudnia 2016 roku, a koszt tego projektu to 40 000 zł.
Przebudowa drogi gminnej nr 104-724R w sołectwie Wola Zarczycka, Łoiny, Flisy. Parametry budowanej drogi: długość 1200 metrów bieżących, szerokość jezdni 5 metrów bieżących, pobocza 0,5 metra. Przebudowa jest wykonywana w ramach usuwania szkód popowodziowych z dofinansowaniem w kwocie 330 tysięcy złotych z terminem wykonania 15 listopada bieżącego roku, a całkowity koszt inwestycji 474 132 zł i 21 groszy. Przebudowa drogi gminnej na osiedlu Janda w Nowej Sarzynie. Parametry budowanej drogi: długość 390 metrów bieżących, szerokość od 3 do 5 metrów bieżących, pobocza 0,5 metra. W ramach zadania nastąpi przebudowa sieci gazociągowej o długości 215 metrów bieżących kolidującej z projektowaną jezdnią drogi. Planowany termin przebudowy sieci gazociągowej to jeszcze listopad tego roku i to ten koszt przewidywany to 35 tysięcy złotych. Natomiast planowany termin przebudowy drogi to rok 2017, początek tego roku 2017 w związku z brakiem ofert na ogłoszony przetarg w bieżącym roku budżetowym. Kolejna inwestycja to utwardzenie części powierzchni gruntu na działce ewidencyjnej nr 3052 w sołectwie Majdan-Łętowski. Łącznie wykonano 115 metrów kwadratowych nawierzchni z kostki brukowej oraz 35 metrów bieżących krawężników na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oświetleniem. Koszt tej inwestycji to 13 tysięcy złotych. Zakupiliśmy również pomieszczenie gospodarcze na stadion sportowy Francesco Wielnej. Zakupiono i zamontowano garaż metalowy o wymiarach 5,5 metra na 4 metry za kwotę 2000 zł. Remonty dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna z wykorzystaniem kamienia. Łącznie zakupiono 4104 tony kamienia, który rozdysponowano na drogi gminne we wszystkich sołectwach. Zakup częściowo sfinansowany został z funduszy sołeckich na łączną kwotę 28 927,56 zł, a w ramach zadania wyremontowano m.in. drogę gminną nr 104-800R w Sarzynie, drogę gminną w Woli Zarczyckiej Zagaje, drogę gminną do działek Sarzyna Dymarki, drogę gminną nr 9449 w Woli Zarczyckiej, drogę gminną 9498 w Woli Zarczyckiej, i również drogę gminną nr 9475 w Woli Zarczyckiej. Łączna kwota remontu dróg z wykorzystaniem kamienia to 232 482 zł i 85 groszy. Remont dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sarzyna z wykorzystaniem żużla paleniskowego. Łącznie zakupiono 1230 m sześciennych żużla, które rozdysponowano na drogi gminy we wszystkich sołectwach. Zakup częściowo również sfinansowany został z funduszy sołeckich na łączną kwotę 8 tysięcy złotych, a całkowity koszt to 40 848 złotych 30 groszy. Remont dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sarzyna z wykorzystaniem gruzu mielonego. Łącznie zakupiono 406 ton gruzu mielonego. W ramach zadania wyremontowano m.in. drogę numer gminną numer 4914-5019 w Sarzynie Zbójna Góra oraz drogę gminną nr 104-788R w Woli Zarczyckiej Żydowska. Całkowity koszt 19 993,65 groszy. Remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna z wykorzystaniem masy mineralno-bitumicznej. W ramach tego zadania wykonano 825 m kwadratowych uzupełnień wyłomów w nawierzchni dróg gminnych i miejskich. Zadanie też częściowo zostało sfinansowane z funduszu osiedla nr 1 w kwocie 6294,53 zł, a całkowity koszt to 49 516,49 groszy. Wykonanie rowów chłonnych oraz odmulanie rowów odprowadzających wody opadowe zagrażające podtopieniem oraz remonty przepustów, czyszczenie studzienek. Wykonano odmulenie rowu oraz remont przepustów w ciągu drogi gminnej nr 1867 Woli Zarczyckiej Borki Zagumnie. Wykonano również rów chłonny w Sarzynie Młynarze. Odmulono rów przydrożny oraz przebudowano dwa przepusty w ciągu drogi gminnej nr 694 w Ulce Łętowskiej oraz też wyczyszczono studzienki chłonne na ulicy 1 Maja w Nowej Sarzynie. Całkowity koszt 31 719,78 zł. Utwardzenie kostką betonową części gruntu na działce nr 1643 w Tarnogórze.
Wykonano utwardzenie kostką betonową 171,6 metra kwadratowego powierzchni obok punktu lekarskiego w Tarnogórze. Kwota inwestycji 14 395,76 zł. Kolejna inwestycja, doposażenie placu zabaw przy Domu Kultury w Jelnej. Zostało to sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Jelnej. Zakupiono i zamontowano huśtawkę dla grupy wiekowej dzieci 3-15 lat oraz huśtawkę słupową z dwoma siedziskami dla grupy wiekowej dzieci 7-15 lat. Koszt tej inwestycji to 6500 zł. Zagospodarowanie części działki przy Szkole Podstawowej w Wólce Mętowskiej. W pierwszym etapie wykarczowano drzewa, zniwelowano teren, wyremontowano również ogrodzenie oraz zamontowano przesuwną bramę wjazdową. Kwota tej inwestycji to 19 164,27 zł. Zostało to wykonane z Funduszu Sołeckiego Wólki Mętowskiej. Obecnie jesteśmy na etapie drugim, a więc remont budynku gospodarczego, wykonanie wieńca żelbetowego, wykonanie i montaż więźby dachowej, drewnianej, pokrycie dachu blachą trapezową, montaż systemu rynnowo-spustowego oraz uzupełnienie tynków. Kwota tej drugiej części inwestycji to 19 727,60 zł. Termin wykonania 30 listopada bieżącego roku. Całkowity koszt to 38 891,87 zł. Kolejne inwestycje, zakup i montaż tablic ogłoszeniowych z Funduszu Sołeckiego Sarzyny. Na terenie Sarzyny zamontowano 4 tablice ogłoszeniowe o parametrach 2 metry na 1 metr, konstrukcji metalowej i wypełnieniem drewnianym za kwotę 2400 zł oraz odnowiono 4 sztuki słupów informacyjnych, również z Funduszu Sołeckiego wsi Sarzyna, gdzie wykonano impregnację oraz zamontowano drewniane listwy dookoła słupów za kwotę łączną 4800 zł. Zakupiono również i zamontowano z Funduszu Sołeckiego Wólki Łętowskiej 4 tablice informacyjne na terenie Wólki Łętowskiej o tych samych wymiarach i parametrach, jak przed chwilą wspomniałem, za kwotę 2986 zł. Ogrodzenie i urządzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych miejscowości Jelna, Przysiłek, Baranówka i Krzaki. Wykonano 158 metrów bieżących ogrodzenia oraz zamontowano 4 ławki parkowe. Do tej inwestycji uzyskano również dofinansowanie w ramach zadania ze środków programu odnowy wsi na lata 2011-2016 w kwocie 10 tysięcy zł, a łączny koszt to 21 500 zł tej inwestycji. Kolejna inwestycja to budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1238R Maleniska Łętownia w miejscowości Łętownia i Wola Zarczycka. Opracowano już dokumentację projektową i w pierwszym etapie realizacji zlecono wykonanie 164 metrów bieżących chodnika o szerokości 1,5 metra w miejscowości Łętownia Kolonia. Termin wykonania pierwszego etapu 28 listopada 2016 roku. Łączna kwota przeznaczona na ten pierwszy etap łącznie z projektem to 84 300 zł. Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 402 przez 1 w sołectwie Judaszówka. Planuje się wykonanie 361 m2 nawierzchni asfaltowej. Zadanie jest częściowo dofinansowane z Funduszu Sołeckiego Judaszówki. Termin wykonania 28 listopada 2016 roku za kwotę łączną kwotę 24 966 zł. Doposażono również stadion Adwit Łętownia w urządzenia treningowe. Dokonano zakupu urządzeń treningowych z Funduszu Sołeckiego Łętowni na kwotę 3238 zł. Przekazano również dotację celową w kwocie 6500 zł. Te zadanie było też dofinansowane z FIO dla nieformalnej grupy Proaktywni Łętownia w kwocie 5000 zł oraz Fundusz Klubu Sportowego Adwit w kwocie 1000 zł. I łączny koszt tej inwestycji to 15 738 zł. Adaptacja pomieszczeń po stacji Trafo na lokal mieszkalny w Nowej Sarzynie. Dokonano przebudowy istniejących pomieszczeń na lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 36,88 m2 wraz z wyposażeniem. Uzyskano dofinansowanie tej inwestycji ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 26 116,92 zł, a łączny koszt adaptacji to 58 126 zł.
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 104-702R w sołectwie Łętownia-Gościniec. Wybudowano 7 słupów oświetleniowych typu S80PC z wysięgnikiem jednoramiennym. Zamontowano oprawy oświetleniowe o mocy 70 W. Zostało to zadanie częściowo sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Łętowni Gościńca w kwocie 17 995 zł i 3 grosze, a łączny koszt tej inwestycji to 42 405 zł i 27 groszy. Budowa oświetlenia drogowego miejscowości Wola Zabrzycka. Tutaj mamy zamontowane 2 oprawy oświetleniowe oraz układ pomiarowy i w miejscowości Sarzyna również zamontowano 2 oprawy oświetleniowe. I to jest kwota 12 896 zł 92 groszy. Kolejne zadanie to zmiana sposobu użytkowania remizy OSP w Łętowni na Dom Kultury wraz z przebudową i rozbudową. Przygotowano dokumentację w celu wykonania projektu przebudowy. Kwota to 50 tysięcy złotych i jest w trakcie przygotowania wniosek na dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Termin złożenia tego wniosku to 16 listopada 2016 roku. Dodam jeszcze, że oprócz tego wniosku będzie jeszcze jeden wniosek złożony w ramach tego naboru przez nasz Ośrodek Kultury na filię Woli Zarczyckiej. Remont basenu kąpielowego na obiekcie Klubu Sportowego Unia Nowa Sarzyna. W tym roku zakres to naprawa dna basenu i ścian bocznych, oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni betonowych oraz pomalowanie farbą chlorokauczukową. Na kwotę łączną ten remont wykonany 24 940 zł i 64 grosze. Kolejne zadanie, jakie realizowaliśmy w bieżącym roku, to usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Sarzyna. W roku 2016 azbest usunięto z 38 posesji. Ilość zebranego azbestu 70 ton. Uzyskano dofinansowanie inwestycji w ramach środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 11 649 zł, a łączny koszt realizacji tego programu to 27 461 zł 52 groszy, jeżeli chodzi o rok 2016. Kolejne inwestycje realizowane w 2016 roku to zagospodarowanie terenów i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna. Zakupiono i zamontowano na terenie miasta 12 ławek parkowych, utworzono nowe skwery zielone przy ulicy Azalii Pontyjskiej i Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Wykonano nasadzenia kwiatów, na bieżąco wykonywano pielęgnację istniejących terenów zielonych. Jeszcze w tym roku w planach mamy urządzenie terenu przy ulicy Braci Śniadeckich, może nie w całości, ale w części, w terminie listopad 2016 roku, a łączny koszt tych wszystkich inwestycji związanych z zielenią to 92 936 zł 80 groszy. W ramach zadań realizowanych w 2016 roku zorganizowaliśmy również staże w ramach robót publicznych. W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszańsku zorganizowano staże dla 29 pracowników z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna, którzy wykonywali prace porządkowo-remontowe we wszystkich sołectwach gminy oraz na terenie miasta w okresie od czerwca do października 2016 roku. Koszt zatrudnienia tych 29 pracowników to 138 350 zł i 9 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przedstawienie informacji dotyczącej realizacji inwestycji. Wysoka Rado, czy są jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianej informacji? Proszę uprzejmie. Nie widzę, stwierdzam, że Rada Miejska zapoznała się z informacją dotyczącą realizacji inwestycji według stanu na wrzesień 2016 roku. Wysoka Rado, przed nami punkt 7 porządku obrad. Informacje o stanie realizacji zadań światowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna. Także i ten punkt był przedmiotem analizy radnych na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji, które miało miejsce w miniony poniedziałek, ale podobnie jak i poprzednio jest przygotowana informacja multimedialna, dlatego proszę obecnie panią sekretarz o zaznajomienie nas z jej istotą. Szanowni Państwo, obowiązujące przepisy obligują burmistrza do przedstawienia w terminie do końca października bieżącego roku kalendarzowego
tak zwanej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok kalendarzowy oraz informacji o wynikach egzaminu i wynikach sprawdzianu w szkołach, egzaminów w gimnazjach i wynikach sprawdzianu w szkołach podstawowych za bieżący, miniony rok szkolny. Informacje te były już przedstawiane podczas obrad komisji, wszystkich komisji, ale tak w miarę sprawnie proszę jeszcze, ponieważ też pewnie mieszkańcy są zainteresowani stanem oświaty w gminie, więc kilka takich danych bardzo proszę posłuchać. Nie zmieniła się liczba placówek oświatowych, jest to 15, w tym 4 przedszkola, 7 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 1 zespół szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Liczba uczniów w placówkach to 2629 uczniów, w tym w przedszkolach 393, o oddziałach przedszkolnych w szkołach 197 uczniów, w szkołach podstawowych 1346, w gimnazjach 693 uczniów. Liczba nauczycieli to 298 osób, etaty przeliczeniowe 253,2. Liczba nauczycieli według poziomu zawodowego, awansu zawodowego to stażyści 8, nauczycieli kontraktowi 25, nauczyciele mianowani to 82 i dyplomowani 183. Jeżeli chodzi o remonty, to większość była już pokazywana w przedstawionej informacji związanej z inwestycjami. Tutaj są już drobne remonty, które miały miejsce w różnych placówkach. Największy, najkosztowniejszy z nich to ogrodzenie właśnie, o którym mówił już burmistrz, w przedszkolu, a pozostałe to remonty dachów, remonty sal lekcyjnych, stolarki, łazienki, wymiany rynien, po prostu drobne bieżące naprawy. Tak, proszę dalej. Jeżeli chodzi o poważne inwestycje, nie będę się powtarzać, więc tylko króciutko, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zarczyckiej. Przepraszam, to jest ubiegły rok, czyli nie ma powtórzenia, bo pan burmistrz przedstawiał inwestycje tegoroczne. Więc nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zarczyckiej z instalacją CO, odgromową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną za kwotę blisko 700 tysięcy złotych. Dalej, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w Zespole Szkół w Sarzynie blisko 50 tysięcy złotych. Wykonanie ogrodzenia placu i wyposażenie boiska sportowego w Wólce Łętowskiej w szkole ponad 10 tysięcy złotych. Wymiana okien w Rudzie Łańcuckiej blisko 4 tysiące złotych. Zakup i montaż urządzeń przy Zespole Szkół w Sarzynie ponad 3700 złotych. Jeżeli chodzi o dowóz uczniów, to uczniowie, którzy spełniają określone warunki wynikające z ustawy o systemie oświaty, mieli zorganizowany dowóz do szkół. Łącznie z tego dowozu skorzystało 723 uczniów. Jeden uczeń niepełnosprawny był dowożony samochodem prywatnym. Istnieje taka możliwość, z której rodzice skorzystali. Dowoziliśmy też uczniów niepełnosprawnych do ośrodków rewalidacyjnych, do Leżajska 18 uczniów, do Rudnika 5, do Laszczyn 4, do Jarosława 2, do Przemyśla 3 uczniów i 8 uczniów do Orewu w Nowej Sarzynie. Łączny koszt dowozu to blisko 400 tysięcy złotych. Wypłacono stypendia i zasiłki szkolne w łącznej kwocie blisko 500 tysięcy złotych. Z tej formy pomocy skorzystało 863 uczniów, w tym uczniowie szkół podstawowych w liczbie 379, gimnazjów uczniowie to 223 i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 261. Uczniowie otrzymali dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach rządowego programu tak zwanego Wyprawka 2015. 101 uczniów otrzymało taką pomoc na kwotę 24 426 zł. 99 uczniów ze szkół podstawowych i 2 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.
Młodociani pracownicy, burmistrz wydał 12 decyzji dla pracodawców na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników. Z dofinansowania skorzystało 12 pracowników na kwotę ponad 121 tysięcy złotych. Naukę zawodu ukończyło 16 uczniów z naszego terenu. Awans zawodowy nauczycieli, za który odpowiedzialny jest organ prowadzący. 9 postępowań egzaminacyjnych zostało przeprowadzonych na stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy nauczyciele zdali pozytywnie ten egzamin. Jeżeli chodzi o doskonalenie zawodowe nauczycieli, przeznaczono na ten cel 0,4% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W 2015 roku wykorzystano blisko 48 tysięcy złotych na ten cel, co stanowi 93,5% środków przeznaczonych na to zadanie. Z dopłaty doczesnego skorzystało 7 nauczycieli, z różnych form szkolenia 84. Jeżeli chodzi o urlopy dla poratowania zdrowia, w roku szkolnym 2015-16 4 osoby przebywało na dzień 30 września 2015 roku, 4 osoby przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia, 1 osoba z gimnazjum w Nowej Sarzynie, 1 z zespołu szkół w Sarzynie, 1 z przedszkola numer 1 w Nowej Sarzynie i 1 z przedszkola Niezapominajka w Nowej Sarzynie. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o liczbę uczniów i etatów nauczycieli, to porównując w 2015 roku po raz kolejny spadła nam ilość uczniów, ale nie spadła nam, przepraszam bardzo. Wzrosła nam. Pamiętałam informację, o której przed chwilą żeśmy rozmawiali, 2015 do 2016, bo tutaj nam spadło. A relacja roku 2014 do 2015 jest korzystna. 3 uczniów nawet przybyło nam, a ubyło nam 6 oddziałów klasowych. W związku z tym znacznie spadła ilość etatów, bo w porównaniu do roku 2014, proszę popatrzeć, 267,57 etatu, a w 2015 253,02. Oczywiście ilość tych etatów jest na tyle mniejsza, ponieważ jest tyle mniejsza ze względu na spadek ilości oddziałów, ale też mniejszą ilość nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych. Proszę dalej. Przedstawiamy tutaj wydatki na oświatę w 2015 roku. Jeżeli chodzi o koszty utrzymania szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, świetlic, stołówek i dokształcanie nauczycieli, to koszty 23 565 119 zł. Doliczając do tego dowozy uczniów i koszty funkcjonowania z ASU, które wynoszą 1 124 982 zł, w sumie wydatki na oświatę to 24 690 101 zł. Otrzymana subwencja, która już została powiększona o dotację dla przedszkoli, wynosi 16 317 291 zł. Stąd różnica, którą trzeba było na cele oświaty przeznaczyć w 2015 roku z budżetu gminy, to 8 372 810 zł. Proszę dalej. Tablica ta przedstawia, proszę Państwa, wydatki na oświatę w szkołach podstawowych, w poszczególnych szkołach podstawowych. Są tutaj ujęte koszty całkowite, koszty na ucznia, ilość oddziałów, ilość uczniów. I proszę Państwa, to pokazane są również koszty, jakie różnice, jaką dopłacamy w porównaniu z uzyskaną subwencją do poszczególnych placówek. I różnicę, jaką dopłacamy do każdego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych. Na uwagę, myślę, za pozytywną zasługuje szkoła podstawowa w Woli Zarczyckiej, do której nie dopłacamy do ucznia, a nawet zyskujemy. Jeden uczeń kosztuje nas mniej, blisko
no ponad blisko 990 zł w stosunku rocznym, więc jest to szkoła tania. Z kolei dosyć drogie to, czy najdroższa to szkoła w Wielnej i szkoła w Tarnogórze podstawowa. Takiej dokładnej analizy oczywiście tutaj nie omawiam, bo Państwo wszyscy to znają. Jeżeli chodzi o gimnazja, najdroższym gimnazjum jest gimnazjum w Nowej Sarzynie, natomiast najtańszym gimnazjum w Woli Zarczyckiej. Jeżeli chodzi o przedszkola, różnica w kosztach utrzymania jednego ucznia w poszczególnych przedszkolach waha się w granicach od 7103 zł na jednego ucznia w Łętowni do 8918 w przedszkolu numer 1. Różnica wynika głównie z ilości godzin funkcjonowania przedszkola w ciągu dnia. Oddziały przedszkolne, które mamy w szkole w Sarzynie, w Rudzie Łańcuckiej, Wielnej, w Tarnogórze i w ulicy Łętowskiej są znacznie tańsze od kosztów utrzymania oddziałów w przedszkolach i kształtują się w granicach. Najdrożej w ulicy Łętowskiej, gdzie jeden uczeń w oddziale przedszkolnym kosztuje 13 700 zł do najtańszego przedszkola, jest to Wielnej, 2851 zł, ponieważ są tu wzięte pod uwagę tylko koszty zatrudnienia, a inne oczywiście już nie. Jeżeli chodzi o świetlice szkolne, w następujących placówkach są świetlice szkolne w Nowej Sarzynie, w Sarzynie, w Woli Zarczyckiej, w Łętowni i w Majdanie Łętowskim. Koszty funkcjonowania świetlic szkolnych są generowane głównie przez ilość zatrudnionych tam nauczycieli i proporcjonalnie, jeżeli ilość etatów nauczycieli jest większa, koszty funkcjonowania poszczególnych świetlic są wyższe. Stołówki szkolne, największa stołówka szkolna to w szkole podstawowej w Woli Zarczyckiej. 338 uczniów w ubiegłym roku korzystało z niej, najmniejsza w Majdanie Łętowskim. Oczywiście ilość dzieci, które korzystają z wyżywienia jest związana z wielkością poszczególnych szkół. Im są one większe, tym więcej osób korzysta ze stołówki. Najtańsze, proszę Państwa, obiady są w szkole podstawowej w Woli Zarczyckiej. Proszę dalej. Wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nie uległy zmianie. Są takie same jak i rok wcześniej, jako że nauczyciele nie mieli podwyżek i kształtują się nauczyciel stażysta 2717,59 zł, kontraktowy 3016 złotych 52 grosze, mianowany 3913 złotych 33 groszy i nauczyciel dyplomowany 5000 złotych 37 groszy. Nauczyciele z uprawnieniami emerytalnymi. Niewielu takich nauczycieli w 2015 roku było, 4 osoby, jedna w Sarzynie, jedna w Woli Zarczyckiej w Szkole Podstawowej, jedna w Tarnogórze i jedna w gimnazjum w Nowej Sarzynie. Jeżeli chodzi o wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych, w gminie osiągnęliśmy wynik 62,25%, w powiecie 62,11% i w województwie podkarpackim 62,8%. Wynik nasz jest bardzo zbliżony do średniej w województwie i nieco wyższy niż w powiecie. Średnie wyniki sprawdzianu przedstawia przedstawiany diagram. Bardzo ładny wynik, najwyższy wynik uzyskała szkoła podstawowa w Tarnogórze, jest to 8 Stanin, drugie miejsce szkoła podstawowa w Wielnej, 7 Stanin, też ładne wyniki, to szkoła w Rudzie Łańcuckiej, 6 i Wólka Łętowska, 6 Stanin, najsłabiej szkoła podstawowa w Woli Zarczyckiej, 3 Stanin. Jeżeli chodzi o wyniki z języka angielskiego,
Najwyższy wynik w szkole podstawowej został uzyskany w Nowej Sarzynie, 72%. Jest to szósty Stanin. Drugie miejsce to Tarnogóra, piąty Stanin, 71%. Jeżeli chodzi o te słabsze, to Sarzyna i Wola Zarczycka, trzeci Stanin. I obydwie szkoły podstawowe i w Sarzynie i Woli Zarczyckiej, 60%. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego, proszę Państwa, to tak. Jeżeli chodzi o język polski, w gminie 68,25%, w powiecie 68,20% i w województwie 69,26%. Myślę, że wynik dobry, ładny, nieco wyższy, niewiele wyższy niż w powiecie średni. Historia i wiedza o społeczeństwie. W gminie osiągnęliśmy 54,75%, powiat miał 54,6% i województwo 55,99%. Matematyka w gminie 47,5%, w powiecie 47,13%, czyli też tutaj mamy wyższy wynik niż w powiecie, a w województwie 48,75%. Przedmioty przyrodnicze gmina 51,25%, powiat 50,73% i województwo 51,44%, czyli też wynik satysfakcjonujący, jeżeli chodzi o przedmioty przyrodnicze. Natomiast język angielski w gminie osiągnęliśmy na poziomie 53,75%, w powiecie 56,8% i w województwie 58,9%. Jest tu oczywiście co nad czym pracować. Wynik z języka angielskiego w naszej gminie średni jest niższy niż w powiecie i w województwie. Tutaj pokazujemy jeszcze staniny, żeby odnieść się do, porównać poszczególne gimnazja w naszej gminie, to na uwagę zasługuje piękny wynik z języka polskiego w Sarzynie. Jest to siódmy stanin, ale też ładne wyniki z matematyki i z przedmiotów przyrodniczych w takich gimnazjach jak właśnie Sarzyna, Nowa Sarzyna, Majdan Łętowski. Najsłabiej wypadł nam język, a szczególnie właśnie język w gimnazjum i angielski, i niemiecki w gimnazjum w Woli Zarczyckiej. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani sekretarz za przedstawienie informacji o realizacji zadań oświatowych, a także o wynikach sprawdzianu w szkołach podstawowych i wynikach egzaminu gimnazjalnego, do którego przedstawienia organowi stawiającemu pan burmistrz jest zobowiązany przez artykuł 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Wysoka Rado, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos, ma jakieś uwagi, zapytania, wnioski związane z przedstawioną informacją? Proszę uprzejmie. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań światowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna. Wysoka Rado, zrealizowaliśmy punkt 7 porządku obrad, przed nami punkt 8, a jest nim informacja przewodniczącego Rady i Burmistrza na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2015 rok. Pozwolę sobie ja najpierw odczytać informację, a następnie poproszę pana burmistrza o przedstawienie także stosownej informacji. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie za 2015 rok. Zgodnie z artykułem 24h ustawy z dnia 8 marca 1910 roku w samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 446 z późniejszymi zmianami, radni są zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych w dwóch egzemplarzach, łącznie z kserokopią swojego zeznania w wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT za rok poprzedni, jego korektą przewodniczącemu Rady Miejskiej. W ślad ze zapisami wyżej wymienionej ustawy w dniu 26 stycznia bieżącego roku przekazałem wszystkim radnym druki oświadczeń majątkowych przypominające obowiązku przekazania na moje ręce sporządzonych oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.
Oświadczenie majątkowe w wymaganym terminie ustawowym, czyli do 30 kwietnia bieżącego roku, złożyli wszyscy radni. W oparciu o artykuł 24h ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym dokonałem analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych, które 30 maja bieżącego roku przekazałem do Urzędu Skarbowego w Leżańsku wraz z kopią zeznania podatkowego. Pismem z dnia 20 lipca bieżącego roku Urząd Skarbowy poinformował mnie, iż w oświadczeniach złożonych przez 12 radnych nie stwierdzono nieprawidłowości. Natomiast w oświadczeniu majątkowym 8 radnych stwierdzono następujące nieprawidłowości. Baj Edward w części A8 oświadczenia majątkowego nie wykazał kwoty dochodu z tytułu umowy zlecenia wykazanej w zeznaniu rocznym PIT-37 za 2015 rok. Bieńkowski Stanisław w części A2 punkt 4 oświadczenia majątkowego w przypadku, gdy składający oświadczenie wykazuje więcej niż jedną nieruchomość, powinien wskazać każdą z nieruchomości w odrębnej pozycji ze wskazaniem powierzchni odrębnej wartości i tytułu prawnego. W części B punkt 3 nie wykazał adresu gospodarstwa rolnego wskazanego w części A2 punkt 3 oświadczenia. Kolan Eugeniusz w części A10 oświadczenia majątkowego podał pierwotne kwoty zobowiązań pieniężnych. Należy podać wysokość zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku. Panek Wiesław w części A8 oświadczenia majątkowego błędnie wykazał kwotę dochodu ze stosunku pracy. Wykazana kwota w oświadczeniu powinna być zgodna z dochodem wykazanym w zeznaniu rocznym PIT-37 za 2015 rok. W części A10 oświadczenia majątkowego podał pierwotną kwotę zobowiązania pieniężnego. Należy podać wysokość zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku. W części B oświadczenia błędnie wykazał inne nieruchomości. Powyższe nieruchomości powinien wykazać w części A2 punkt 4 oświadczenia majątkowego. W części B oświadczenia majątkowego należy wykazać adresy nieruchomości wykazane w części A2 punkt 1, 3. Piechowski Stanisław w części A2 punkt 4 oświadczenia majątkowego błędnie wykazał inne nieruchomości. W przypadku, gdy składający oświadczenia majątkowe wykazuje więcej niż jedną nieruchomość, powinien wskazać każdą z nieruchomości w odrębnej pozycji ze wskazaniem powierzchni odrębnej wartości tytułu prawnego. W części A8 oświadczenia nie wykazał kwoty dochodu z innych źródeł wykazanej w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2015 rok. Pryszowska Halina w części A2 punkt 1.4 oświadczenia majątkowego błędnie wykazała powierzchnię budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz garażu. W oświadczeniu złożonym na rozpoczęcie kadencji oraz za 2014 rok podane są inne powierzchnie wyżej wymienionych nieruchomości. W przypadku składający oświadczenia majątkowe wykazuje więcej niż jedną nieruchomość, powinien wskazać każdą z nieruchomości w odrębnej pozycji ze wskazaniem powierzchni odrębnej wartości tytułu prawnego. W części A10 oświadczenia majątkowego podała pierwotną kwotę zobowiązania pieniężnego. Należy podać wysokość zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 rok. Sroka Grzegorz w części A8 oświadczenia majątkowego wykazał łączną kwotę dochodów. Należy podać dochody z każdego tytułu odrębnie z wyszczególnieniem kwot. Tiret pierwszy, dochód ze stosunku pracy w kwocie. Tiret drugi, dochód z umowy zlecenia w kwocie. Tiret trzeci, dochód z innych źródeł w kwocie. Nie należy podawać dochodów łącznie. W części A10 oświadczenia majątkowego podał pierwotną kwotę zobowiązania pieniężnego. Należy podać wysokość zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku. Zebzda Franciszek w oświadczeniu majątkowym w części A2 punkt 4 nie wykazał wartości działki o powierzchni 32,15 arów. W przypadku składający oświadczenie wykazuje więcej niż jedną nieruchomość, powinien wskazać każdą z nieruchomości w odrębnej pozycji ze wskazaniem powierzchni odrębnej wartości tytułu prawnego. Nie należy podawać łącznych wartości nieruchomości. W części A6 oświadczenie wykazał przychody z działalności gospodarczej. Należy wykazać przychód i dochód. W części A8 oświadczenia majątkowego nie wykazał kwoty dochodu z tytułu innych źródeł wykazanej w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2015 rok. Wymienione i opisane wyżej uchybienia mają charakter formalny, w związku z czym brak jest podstaw do przesłania wymienionych oświadczeń do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z wnioskiem o kontrolę stosownie do treści artykułu 24h ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto wszystkie oświadczenia zostały umieszczone na stronie internetowej w BIP-ie. Wypełniając wymogi artykułu 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym przedkładam na dzisiejszej sesji informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez 20 radnych Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie za podjęte działanie w tym zakresie. Wszystkim dziękuję. Równocześnie jeszcze poinformuję, że Naczelnik Urzędu Skarbowego przesłał informację dotyczącą złożonego oświadczenia majątkowego w tym wypadku przez Stanisława Kurleja, przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie. W wyniku analizy oświadczenia majątkowego nie stwierdzono nieprawidłowości. Dziękuję i proszę obecnie pana burmistrza Andrzeja Rychla o przedstawienie
informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez osoby, które są zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych na jego ręce. Proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, byśmy to przesunęli na końcówkę, ponieważ akurat gdzieś nam tutaj za chwilę będzie. Ta informacja została gdzieś tutaj, będzie na koniec sesji. No więc dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przed nami punkt 9 porządku obrad, a mianowicie rozpoczynamy cykl uchwałodawczy. I pierwszą z uchwał jest uchwała o numerze 185/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Nowej Sarzynie. Ta uchwała była przedmiotem analizy radnych na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Rady pracującej w miniony poniedziałek. Radni tam zgłosili pewne uwagi, zastrzeżenia. Ta uchwała doczekała się także pewnych chyba jeszcze dodatkowych zmian w stosunku do tych uwag, które zgłosili radni. Dlatego w chwili obecnej głos oddaję pani sekretarz Danucie Pinerskiej. Proszę uprzejmie. Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Rzeczywiście w propozycji przygotowanej uchwały znalazły się po pierwsze uwagi, które Państwo wynieśli na posiedzeniu wszystkich komisji i one zostały wzięte pod uwagę i naniesione do projektu tejże uchwały, ale jeszcze większe poprawki związane są z faktem takim, że w serwisie samorządowym ukazała się w ostatnimi dniami informacja, iż wojewoda śląski uchylił podobną do podejmowanej przez nas uchwałę i jako powód podał coś takiego, że w uchwale znalazły się zadania, które są zadaniami organu prowadzącego szkołę, nie zaś szkoły jako jednostki obsługiwanej. Ta informacja zaniepokoiła nas i w związku z tym pan dyrektor w minionym tygodniu wybrał się do kuratorium. Jako że kuratorium stanowi opinię, prawnicy kuratoryjni, opinię wojewody co do uchwał podejmowanych w zakresie oświaty. I okazało się, że rzeczywiście w tej wersji, w której przygotowaliśmy tą uchwałę, to znaczy wymieniając też jako zadania CUW-u, zadania organu prowadzącego, do pewnego czasu, to znaczy gdzieś tam do wakacji takie uchwały przechodziły, natomiast w tej chwili interpretacja prawna jest taka, że jednak zadania wykonywane przez Centrum Usług Wspólnych powinny być wymieniane w statucie CUW-u, tylko te, które dotyczą jednostki obsługiwanej przez właśnie jednostkę obsługującą, a nie zadania organu prowadzącego. Oczywiście, proszę Państwa, Centrum Usług Wspólnych dalej będzie wykonywać zadania też burmistrza, ale ten dokument nie powinien ich wymieniać. Stąd też wniesiono poprawki, bo po prostu w tej wersji powiedziano nam w kuratorium, ta uchwała byłaby po prostu odrzucona. I bardzo proszę, ja te wszystkie poprawki w tej chwili omówię. Szczególnie dotyczy sprawa czwartego punktu. Odnoszę się oczywiście do tego przygotowanej uchwały, o której rozmawialiśmy tydzień temu na komisjach. Bo w międzyczasie Państwo jeszcze otrzymali drogą mailową. Do tego się nie odnosimy, bo byłoby za duże zamieszanie. Czyli pracujemy na tej nowej, która jest dzisiaj rozdana i na tej starej, która była tydzień temu podczas prac komisji. Istotna rzecz to jest ta, że czwarty punkt w paragrafie szóstym nazywał się tak: realizacja innych zadań będących zadaniami organu prowadzącego, a zleconych do prowadzenia przez CUW. Ten punkt znika, ale nie wszystkie jego podpunkty znikną. Otóż zostanie punkt A, B, C wyrzucamy, D zostaje, E wyrzucamy, F zostaje,
GH wyrzucamy i zostaje JK i L jest wyrzucany, bo to są obowiązki organu prowadzącego i M zostaje. Z tych punktów, które zostają, proszę Państwa, podpunkt A i B jest przeniesiony do paragrafu 6 punkt 1 jako podpunkty OP, bo to zadanie dotyczy w dalszym ciągu obsługi finansowo-księgowej. Natomiast punkt D, punkt F, punkt I oraz M zostaną przeniesione jako kolejne podpunkty do punktu 3 w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej. Oczywiście to, co tutaj pan radny Wojdałowicz wnosił dotyczące archiwizacji dokumentacji, zostało zmienione na prowadzenie składnicy akt. W paragrafie 1 punkt 4 został wykreślony, bo się powtarzał, a inne uwagi, które były też tutaj wnoszone przez radnych, po prostu akurat nie dotyczyły tych punktów, które z uchwały zostały usunięte. To byłyby zmiany tej pierwszej uchwały i może na razie, gdyby były jakieś zapytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z rad ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Można powiedzieć, że ta uchwała została w chwili obecnej wywrócona. Od całkiem nowa, więc no troszeczkę prośba, żeby lepiej przygotowywać na przyszłość te uchwały, bo pani sekretarz, proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, uchwała została przygotowana przez prawników. Do tej pory oczywiście w takiej wersji te uchwały były po prostu akceptowane. Gdzieś we wrześniu zmieniło się stanowisko prawników. I proszę Państwa, ta uchwała została też przygotowana po prostu na wzór innych, które już funkcjonują w wielu samorządach. W tej chwili interpretacja prawna jest taka, ale proszę o spokój. Zadania samorządu, czyli organu prowadzącego, nie powinny być w uchwale dotyczącej, opisującej jakby zadania CUW-u, czyli jakby instytucji obsługującej w stosunku do instytucji obsługiwanych. Oczywiście tam jest zapis, że CUW będzie wykonywał zadania zlecone przez burmistrza i zadania typu właśnie wyliczanie średnich wynagrodzeń, rozliczanie młodocianych, stypendiów i tak dalej. One będą wykonywane, ale nie powinny być opisane w tym, że tak powiem, w tej uchwale. Jeżeli chodzi, panie przewodniczący, też o interpretację, to tu też na przykład wojewoda, który uchylił tą uchwałę, przyznaje, że pewne pojęcia, które funkcjonują w przepisach prawnych, mają charakter bardzo nieostry i niejasny i on się zgadza z zarzutami, które podejmuje druga strona, że niekoniecznie tego typu uchwały powinny być uchylane. Niemniej stanowisko naszego kuratorium jest jednoznaczne, że tak powinno być, a nie inaczej. Stąd też przedstawiamy tą uchwałę faktycznie, tak powiem, no jak to nazwał pan przewodniczący, wywróconą nieco. Zadania organu prowadzącego są z niej usunięte. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Żak prosił głos. Szanowni Państwo, doceniając szybkość reakcji, no to sytuację mamy taką. Konia z rzędem temu, kto byłby w stanie połapać się w tych zmianach teraz, kiedy pani je wyliczyła. I odnoszę wrażenie, że nasze głosowanie będzie oparte na zaufaniu, to znaczy musimy teraz zaufać, że te zmiany są konieczne, pożyteczne dla nas wszystkich, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No myślę, że tak, że po części trzeba się
z tym zgodzić, nie? Bo tu trzeba dokonać analizy szerszej, natomiast zmiany są dość szerokie i pewnie na zasadzie takiego zaufania będziemy głosować. Proszę o głos jeszcze pani sekretarz, proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, rzeczywiście zgadzam się z panem radnym, że no, nie ma możliwości w tej chwili, żeby sobie usiąść spokojnie, popatrzeć, co było, co jest i tak dalej. Po prostu ogólnie mówię, że zadania, które są przypisane jako własne organu prowadzącego, z tej uchwały zostały usunięte. I mogę jeszcze ewentualnie po prostu te zadania przytoczyć. Nie ma potrzeby, bo tu raczej no, to trzeba to zjeść, można powiedzieć, przyswoić. Natomiast w chwili obecnej te zmiany były dość szerokie, więc tak jak pan radny chyba powiedział, na zasadzie takiego zaufania będziemy głosować. Pan radny Jacek Wojdowicz jeszcze prosił głos. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja z kołem ratunkowym do pani sekretarz. Bo tak, część zadań zniknęła, to jest jasne, prawda? Natomiast część zadań została przeniesiona i tutaj pytanie do pani sekretarz. Czy treść któregoś zadania się zmieniła? Bo to jest dla mnie ważne. Jeżeli się zmieniła, to chciałbym mieć czas na powtórne przeanalizowanie, a jeżeli nie, to rozumiem, że tylko jest przeniesienie do innego miejsca statutu ZEAS-u. Dziękuję bardzo. Pani sekretarz, proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, więc żaden zapis się w treści nie zmienił, tylko te, które przytoczyłam, a dotyczą, mówię jeszcze raz, zadań organu prowadzącego zostały wyrzucone, a te, które dotyczą spraw finansowych, zostały te dwa punkty przeniesione do spraw finansowych, pozostałe tam chyba trzy czy cztery do spraw organizacyjnych. Zapis żaden się nie zmienił. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Dyskusji nie widzę, zamykam dyskusję, podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem uchwały nr 35/185/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminy jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Nowej Sarzynie. Brzmienie, jakie szanowni radni macie w projekcie uchwały przed sobą, która tekst został dostarczony na dzisiejszą sesję. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. 21 głosów za. Czy ktoś się sprzeciwił? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę nr 35/185/2016 Wysoka Rado, kolejna uchwała to uchwała nr 35/186/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 października 2016 roku w sprawie określenia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczane z sektora finansów publicznych, jednostki obsługujące, jednostek obsługiwane oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. Można powiedzieć, że to jest uchwała nierozerwalnie związana z przed chwilą przez Wysoką Radę podejmowaną. Ta uchwała była przedmiotem zdzielanych na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji, została pozytywnie zaopiniowana, ale także do tej uchwały chyba zostały wniesione autopoprawki, dlatego prosimy panią sekretarz o zaznajomienie nas z istotą tychże autopoprawek. Proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, więc tak, zgodnie z uwagami, które padły w stosunku do tego projektu uchwały tydzień temu podczas prac komisji, zmienione zostały nazwy szkół, tak jak być powinno, to jest jedna rzecz. Ponadto w paragrafie pierwszym jako punkt drugi zostało dopisane takie zdanie. CUF może realizować zadania określone w niniejszej uchwale na podstawie porozumienia z innymi jednostkami funkcjonującymi na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna. Ten zapis był w poprzedniej i pozostał w poprzedniej uchwale. Niektóre opinie prawne były takie, że już w uchwale tej omawianej nie musi być takiego zapisu, a będzie można zawierać, CUF będzie mógł, dyrektor CUF-u będzie mógł zawierać porozumienia chociażby z instytucjami kultury, ale dla bezpieczeństwa jeszcze po prostu ten zapis powtarzamy. Jest on w statucie
CUW-u i tutaj jeszcze jest doprecyzowane, żeby nie było wątpliwości, że dyrektor Centrum Usług Wspólnych może jeszcze z innymi jednostkami funkcjonującymi na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna zawierać porozumienia. To jest ta jedna zmiana i jeszcze proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na paragraf trzeci, punkt 12. Zapis w poprzedniej uchwale był bardziej ogólny i mógł sugerować, że czytam z poprzedniej uchwały. Obsługa kadrowa jednostek obsługiwanych, w tym wykonywanie zadań pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych, higienicznych warunków pracy, ewidencji obowiązkowych szkoleń, BHP przeciwpożarowych, prowadzenia ewidencji okresowych i wstępnych badań lekarskich pracowników, wydawania świadectw pracy. Tak brzmiał zapis. W nowym proponujemy wykreślenie tego wykonywanie zadań pracodawcy w zakresie zabezpieczenia BHP. Zostaje tylko ewidencja obowiązkowych szkoleń i ewidencja okresowych i wstępnych badań lekarskich, bo po konsultacjach żeśmy stwierdzili, że taki ogólny zapis, że CUF ma odpowiadać za jakby całość zabezpieczenia BHP pracodawcy, no jest nierealny do spełnienia, bo jednak pracodawca, czyli na przykład dyrektor szkoły czy przedszkola, dba o warunki BHP w miejscu pracy pracowników. Natomiast tutaj w Centrum Usług Wspólnych będą prowadzona ewidencja szkoleń BHP i ewidencja oczywiście badań lekarskich i w zasadzie na tym się rola Centrum Usług Wspólnych będzie kończyła. I więc taki ogólny zapis wykonywanie zadań pracodawcy w zakresie zapewnienia BHP no wydaje się nam troszeczkę za szeroki. Stąd też to zostaje to skrócone, że obsługa kadrowa jednostek obsługiwanym, w tym ewidencja obowiązkowych szkoleń, prowadzenie okresowych wstępnych badań lekarskich i wydawanie świadectwa pracy, czyli niewiele zostało tutaj zmienione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z rad ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję, podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem uchwały nr 35/186/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 października 2016 roku w sprawie określenia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi, brzmienie, jakie szanowni radni macie w projekcie uchwały. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. 21 głosów za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę nr 35/186/2016. Wysoka Rado, kolejna uchwała to uchwała nr 35/187/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 października 2016 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położone na terenie miejscowości Sarzyna. Stosowny projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rady Miejskiej pracujące na wspólnym posiedzeniu miniony poniedziałek, a uchwała dotyczy nieruchomości położonych w tak zwanym rejonie Sarzyna-Dymarki, a ponieważ wartość tych nieruchomości przekracza 100 tysięcy złotych, stąd zgodnie z uchwałą o zasadach gospodarowania mieniem miasta gminy Nowa Sarzyna do wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, oczywiście będzie przetarg, jest wymagana zgoda Rady Miejskiej. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z rad ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję, podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem uchwały nr 35/187/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 października 2016 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej na terenie miejscowości Sarzyna, brzmienie, jakie szanowni radni macie w projekcie uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. 21 głosów za. Czy ktoś jest przeciw? Widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę nr 35/187/2016. Wysoka Rado, kolejna uchwała to uchwała
o numerze 35/188/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 października 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego. Także i ta uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rady Miejskiej pracujące na wspólnym posiedzeniu miniony poniedziałek, a dotyczy ona udzielenia pomocy na doposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie, a ponieważ Zakład Aktywności Zawodowej jest zadaniem własnym realizowanym przez Województwo Podkarpackie, stąd aby udzielić takiej pomocy konieczna jest zgodnie z artykułem 216 ustęp 2 punkt 5 ustawy o finansach publicznych udzielenie pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu. Taka troszeczkę okrężna droga, tym niemniej jednak no, taka droga tutaj jest jedynie obowiązująca i prawnie dopuszczalna. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję, podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem uchwały nr 35/188/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 października 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego w brzmieniu, jakie szanowni radni macie w projekcie uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. 12. Dziękuję. 21 głosów za. Czy ktoś jest przeciw? Widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę nr 35/188/2016 Kolejna uchwała to uchwała numerze 35/189/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 października 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi leżajskiemu na realizację zadania pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1241R Hucisko Ruda Łańcucka Przychowiec Leżaj w sołectwie Ruda Łańcucka. Także i ten projekt uchwały o głos prosi pan burmistrz Adam Andyj. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym wnieść autopoprawkę do projektu uchwały polegającej na tym, że w paragrafie pierwszym zmienia się kwota z 12 tysięcy złotych na 20 tysięcy złotych. Zmiana jest pokierowana tym, że po analizie sytuacji w terenie podjęliśmy decyzję o poszerzeniu planowanego chodnika do szerokości pozwalającej bez przeszkód wjeżdżać na parking zlokalizowany tuż przed terenem remizy. I tam z planowanego 1,5 metra szerokości, myślę, że będzie około 3 metrów szerokości tego chodnika na około 30 metrach bieżących. Tak więc ta zmiana jest zasadna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, że Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała na wspólnym posiedzeniu komisji tą uchwałę, tylko tak jak pan burmistrz wspomniał, dotyczy ona wówczas kwoty 12 tysięcy złotych. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję, podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem uchwały nr 35/189/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 października 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi leżańskiemu na realizację zadania pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1241R Hucisko Ruda Łańcucka Przychowiec Leżań w sołectwie Ruda Łańcucka brzmienie, jakie szanowni radni macie w projekcie uchwały obejmującym także autopoprawkę zgłoszoną do tegoż projektu uchwały przez burmistrza miasta i gminy. Proszę o podniesienie ręki do góry. 9. Dziękuję. 21 głosów za. Czy ktoś jest przeciw? Widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę nr 35/189/2016 Przed nami kolejna uchwała, która w zasadzie gości na każdej sesji. Uchwała o numerze 35/190/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowa Sarzyna na 2016 rok. Także i ta uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rady Miejskiej pracującą na ostatnim wspólnym posiedzeniu, ale do tegoż projektu uchwały burmistrz miasta i gminy wnosi autopoprawkę, dlatego prosiłbym panią skarbnik działającą z upoważnienia burmistrza miasta gminy o zaznajomienie nas z istotą autopoprawki. Proszę uprzejmie.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ w ostatnich dniach otrzymaliśmy zawiadomienie o zwiększeniu dotacji z województwa podkarpackiego dotyczącego budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie postaleniowym w Woli Zarczyckiej oraz modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sarzynie w łącznej kwocie 25 tysięcy złotych. Dlatego tą kwotę dodatkowo wprowadzamy po stronie dochodów i na ten cel po stronie wydatków. Również dzisiaj otrzymaliśmy informację z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, że wpłynęła nieplanowana duża kwota ze zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wraz z odsetkami z lat poprzednich i te dochody przeznaczamy również po stronie dochodów w budżecie, natomiast po stronie wydatków one przeznaczone są jako wydatek do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie w 100% one są zwracane, czyli my nie mamy nic, ale muszą przejść po prostu przez budżet. Natomiast tak jak już była wcześniej podjęta uchwała o zwiększeniu środków na drogę, na ten chodnik wykonywany w Rudzie Łańcuckiej o kwotę 8 tysięcy złotych, więc również w uchwale budżetowej zwiększamy w tej pozycji z przebudowy dróg, drogi gminy na osiedlu Janda, ściągamy dodatkowo 8 tysięcy złotych, a te środki przeznaczamy na budowę chodnika w Rudzie Łańcuckiej. Czyli pierwotnie na budowę chodnika było 12 tysięcy, obecnie jest ta kwota 20 tysięcy złotych. I to by były te wszystkie dodatkowe zmiany do pierwotnie przesłanej uchwały budżetowej. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję, podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem uchwały nr 35/190/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowa Sarzyna 2016 rok, brzmienie kieszeni radni macie w projekcie uchwały, obejmującą także autopoprawkę zgłoszoną do tego projektu uchwały przez burmistrza miasta gminy Nowa Sarzyna. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. 21 głosów za. Czy ktoś jest przeciw? Widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę nr 35/190/2016. I kolejna, zarazem ostatnia uchwała dzisiejszego cyklu uchwałodawczego. To uchwała nr 35/191/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 października 2016 roku o zmianie uchwały nr 27/134/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi leżańskiemu na realizację zadania pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1238R Melniska Łętownia, Sołectwie Łętownie, Wola Zarczycka. Ta uchwała została zgłoszona jako poszerzenie porządku obrad przez burmistrza miasta i gminy, dlatego prosiłbym pana Adama Madeja, zastępcę burmistrza miasta i gminy, o zaznajomienie nas z istotą tego projektu uchwały. Proszę uprzejmie, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała o zmianie uchwały dotyczy kwoty pomocy, jaką udziela się powiatowi leżańskiemu na zadanie budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1238R Malenicka Łętownia w Sołectwie Łętownia i Wola Zarczycka. Z 78 tysięcy złotych zwiększamy kwotę na 84 300 złotych, a więc zwiększamy kwotę tego zadania o 6 300 złotych w związku z rozstrzygnięciem przetargu na pierwszy etap realizacji zadania. Zabezpieczenie wymienionej kwoty pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót, to jest wykonanie 164 metrów bieżących chodnika jako pierwszy etap budowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję, podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem uchwały nr 35/191/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 października 2016 roku o zmianie uchwały nr 27/134/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi leżańskiemu na realizację zadania pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1238R Melniska Łętownia, Sołectwie Łętownia i Wola Zarczycka. Brzmienie, jakie szanowni radni macie w projekcie uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry.
Dziękuję. 21 głosów za. Czy ktoś jest przeciw? Widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę nr 35/191/2016. I tym sposobem zrealizowaliśmy cykl uchwałodawczy. Przed nami punkt 10. Interpelacje i zapytania radnych. Pragnę Wysoką Radę poinformować, że nikt z radnych na mojej ręce nie wniósł żadnej interpelacji. Stąd tą część punktu uznaję za zrealizowaną. Obecnie przechodzimy do zapytań radnych. Czy ktoś z radnych chciałby o coś zapytać? Proszę uprzejmie. Radny Stanisław Binkowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja bym prosił pana burmistrza, żeby się wypowiedział szerzej na temat bobrów, bo jest pan po kilku spotkaniach, jak słyszałem, a jest to problem bardzo duży, nie tylko w naszej gminie, na Podkarpaciu. Także największe straty, jakie są wypłacane, to są właśnie wypłacane za szkody wyrządzone przez bobry. Na Podkarpaciu takie są ostatnie dane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Andrzej Rychel. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tutaj zgadzam się, ponieważ z opinią, ponieważ na wielu zebraniach wiejskich, na których gościmy i są przedstawiane te bieżące problemy, to zawsze ten temat się pojawia. Jest to ta szkodliwość, jeżeli chodzi o straty i o działania, jest coraz większa. Dlatego też podjęli żeśmy pewne działania, aby móc w jakiś sposób rozwiązać tą sytuację. I tutaj była deklaracja z naszej strony, że spróbujemy zrobić taką identyfikację ilości tych bobrów na terenie gminy i zwrócimy się do RDOŚ-u o zezwolenie na odstrzał, bo jest taka możliwość takiej procedury. Tą pewną informację tutaj gdzieś prowadzimy i spływają nam od sołtysów takie informacje o tych ilościach, o tych stratach, które tam się pojawiają na miejscowościach, ale równocześnie dostali żeśmy tutaj taką informację, że powiat, Nadleśnictwo Leżańsk ma uregulowaną tę kwestię i odbyło się właśnie spotkanie z nadleśniczym. Powiat leżański uzyskał zezwolenie, nie powiat leżański, tylko Nadleśnictwo Leżańsk na terenie powiatu leżańskiego uzyskało zezwolenie na odstrzał 100 bobrów. Więc na podstawie tego tutaj też musi być wykazana lista myśliwych, która jest zaakceptowana przez ministra środowiska. Ci myśliwi tam zostali określeni i teraz spotkanie też miało miejsce z przedstawicielami kół łowieckich, aby zbudować taki pewien mechanizm, który zachęci tych myśliwych do odstrzału, ponieważ to problem polega też na tym, że to zainteresowanie łowiectwem bobrów poprzez odstrzał jest znikomy. Z różnych względów, nie chcę się tutaj wdawać w szczegóły. W każdym razie rozmowy trwają, spróbujemy zbudować taki mechanizm, który pozwoli w jakiś sposób zachęcić, mechanizm będzie prawdopodobnie finansowy, aby zachęcić myśliwych do odstrzału tych bobrów na terenie gminy Nowa Sarzyna. Też chcemy w jakiś sposób, jak to będzie ewidencjonowane, żebyśmy mieli pewność, że to one zostały odstrzelone tutaj i że ten problem w jakim stopniu został rozwiązany. Także jesteśmy na etapie ustalania tego, bo tam ten odstrzał jest do 20, chyba co, z tego co pamiętam, do 20 któregoś marca, więc trzeba to w najbliższym czasie poustalać i aby te efekty były. Myślę, że tej puli całej 100 nie wykorzystamy, ale powiedzmy przynajmniej połowę, jeżeli się uda. Po tych rozmowach wniosek jest też taki, że nie jest tak prosto upolować tego bobra, więc to nakładają się różne takie elementy. Z jednej strony nie opłaci się tym myśliwym, z drugiej strony jest to dosyć skomplikowane. Proszę natomiast o spokój. Uważamy, że ten mechanizm, który zbudujemy, pewien finansowy, pozwoli dojść do porozumienia i ten odstrzał będzie miał miejsce. Do końca, do 20 któregoś marca, nie pamiętam dokładnie terminu, tak to będzie wyglądać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Zawadzki. Proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie Burmistrzu, w związku z remontem przejazdu drogowo-kolejowego w Jelnej
Mam takie zapytanie, jeśli pan burmistrz ma wiedzę na ten temat. Po tym remoncie, jak będą zapory zamykane? Czy jak do tej pory przez dłużników ręcznie, czy automatycznie? Bo będąc 3 lata temu na spotkaniu w starostwie z PKP, bardzo się upierali przy automatycznym zamykaniu tych zapór, a mimo wszystko społeczność wiejska była przeciwna temu. Czy ma pan wiedzę na ten temat? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Andrzej Rychal. Takiej wiedzy nie posiadam, nie znam szczegółów technicznych, jeżeli chodzi o ten przejazd kolejowy w Jelnej. Tam rozmowy, które ja prowadziłem i tutaj z pomocą pana posła dotyczyły przejazdu kolejowego tutaj na ulicy Księdza Popiełuszki, czyli koło Unii. I ten przejazd będzie też wykonywany i tam Piłsudskiego. I tam będzie przejazd wykonywany i tam te rozmowy dotyczyły i tam znam, że tak powiem, tam jest prawdopodobnie w następnej kolejności chyba od 11 listopada do 18 ma być tam przebudowany ten przejazd na ten cichy z tym specjalnymi tymi łączeniami. Natomiast innych danych technicznych co do realizacji nie znam. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma jeszcze zapytania do burmistrza miasta i gminy? Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska zrealizowała punkt 10 porządku obrad. Punkt 11 to odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w poprzednich sesjach. Żadnych zaległości, jeśli chodzi o interpelacje, nie mamy, gdyż wszystkie odpowiedzi na interpelacje zostały udzielone. Więc punkt 11 został zrealizowany. Przed nami punkt 12, zarazem ostatni punkt porządku obrad, wolne wnioski, informacji. Proszę obecnie pana burmistrza o przedstawienie informacji na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez panią skarbnik, panią sekretarz, pana zastępcę burmistrza, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza miasta i gminy. Proszę uprzejmie. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych burmistrza miasta i gminy Nowa Sarzyna. Działając na podstawie artykułu 24h ustęp 12 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku przedkładam informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. Zgodnie z artykułem 24h ustęp 1 ustawy wyżej wymienione osoby są zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego w 2 egzemplarzach, łącznie z kserokopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT za rok poprzedni i jego korektą burmistrzowi miasta i gminy. Obowiązkiem burmistrza jest dokonanie analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych. Realizując powyższy zapis informuję jak niżej. W oparciu o artykuł 24h ustęp 6 wyżej wymienionej ustawy dokonałem analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych, które 11 maja 2016 roku przekazałem do Urzędu Skarbowego w Leżańsku oraz w Rzeszowie wraz z kopią zeznania podatkowego za 2015 rok. Pismem z dnia 13 marca 2016 roku naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżańsku poinformował mnie o stwierdzonych uchybieniach u następujących osób. 1. Dziurcz Józef w części 2A2 punkt 4 oświadczenia majątkowego nie wykazał działki, na której usytuowany jest dom, powierzchni, wartości oraz tytułu prawnego. 2. Paszek Ewa w części A2 punkt 4 oświadczenia majątkowego nie wykazała wartości działki, na której usytuowany jest dom. Stwierdzone uchybienia zostały wyjaśnione przez wyżej wymienione osoby w formie pisemnej dnia 27 czerwca 2016 roku. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżańsku poinformował mnie, że wymienione i opisane wyżej uchybienia mają charakter formalny, w związku z czym brak jest podstaw do przesłania wymienionych oświadczeń do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z wnioskiem o kontrolę stosownie do treści artykułu 24h
ustęp 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Pismem z dnia 12 października 2016 roku naczelnik II Urzędu Skarbowego w Rzeszowie poinformował mnie, że w przesłanym oświadczeniu majątkowym dotyczącym Mirosława Przewoźnika, dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto wszystkie oświadczenia zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy. Wypełniając wymogi artykułu 24h ustęp 2, ustęp 12 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku przedkładam informację z analizy oświadczeń majątkowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Jeszcze uzupełnię, że tym samym pismem, o którym mówiłem wcześniej, w stosunku do swojej osoby, naczelnik Urzędu Skarbowego także poinformował, że w oświadczeniu majątkowym burmistrza miasta i gminy pana Andrzeja Rychla nie stwierdzono nieprawidłowości. O głos prosi pan radny Łukasz Superson. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja chciałem podziękować panu burmistrzowi za wykonanie tego wejścia na cmentarz, o które prosiłem. Jest zrobione, fajne, ładne, także bardzo dziękuję. Wszyscy będą mogli na Wszystkich Świętych skorzystać jeszcze z jednego wejścia, także myślę, że będzie lepiej i łatwiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos? Pan radny Stanisław Binkowski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w ostatnim czasie został odmulony kanał A w miejscowości Łętownia o długości 4 km. Jest to bardzo ważny kanał z tego względu, że spływają do niego wody z kanalizacji deszczowej z całej Łętowni i z części Majdanu Łętowskiego, a ostatnio był tak zamulony, że po prostu te wszystkie wody wylewały się na łąki. I tu bym chciał podziękować panu burmistrzowi za starania w tej sprawie, zarządowi melioracji w Leżańsku i spółkom wodnym, które to wykonywały, właśnie to zadanie. Zrobiły to bardzo dobrze, nawet dodatkowe takie zadania wykonały, także bardzo dziękuję wszystkim. I panie burmistrzu, właśnie dużą taką przeszkodą w tym wszystkim, można powiedzieć, przyczyną, może tak w ten sposób powiem, była zasługa bobrów, które budowały tam tamy po 7-10 tam co 2 miesiące. I ten kanał w takiej sytuacji zarasta, zamula, po prostu nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje cały układ melioracyjny. I naprawdę mamy tu problem bardzo duży w miejscowości Łętownia, sołectwo Majdan Łętowskim i nie tylko, ale u nas jest bardzo poważna właśnie sytuacja z tymi bobrami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciał zabrać głos? Pan radny Grzegorz Sroka. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja bodajże w tamtym roku pisałem interpelację odnośnie wpływów podatku od mieszkańców z Nowej Sarzyny do powiatu oraz odwrotnie, ile z powiatu idzie na inwestycje do Nowej Sarzyny. Ta interpelacja doszła do skutku, ale odpowiedź była taka, że to nie jest kwestii burmistrza, żeby na to odpowiadał, bo to nie jest jego obowiązek i zakres jakby zakres prac. I później pan burmistrz mi powiedział coś takiego, że mi się po prostu zapytał w formie pytania i zostanie to odpowiedziane. Więc tak w ramach przypomnienia chciałem się przypomnieć, żeby to, jak się da, to żeby to było za 2015 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos prosił pan Franciszek Wilk-Sołtys, sołectwo Łętownia, Gościniec. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni radni. Jak każdy z nas na pewno, czy to piastuje funkcję burmistrza, radnego, czy też sołtysa, dba o swoje środowisko i zawsze zabiega o jakieś tam inwestycje. Ja też nawet i gdy byłem radnym, prosiłem pana starostę, pana burmistrza, państwa radnych o ujęcie drogi powiatowej do remontu, ponieważ w naszej gminie ta droga była naprawdę w upłakanym stanie i dzisiaj przyszedł czas, ażeby podziękować
panom burmistrzom, szanownej Radzie za ujęcie właśnie tej drogi do realizacji 2016 roku. Została ta droga, można powiedzieć, wykonana super i dzisiaj wdzięczność mieszkańców, jak też moja, jest właśnie czasem do podziękowania. Także panowie burmistrzowie, serdecznie dziękuję za zaangażowanie w tym temacie, panom radnym i paniom za podjęcie tej decyzji, ponieważ bez rady też ten inwestycji by na pewno nie została, ta inwestycja nie byłaby wykonana. Także dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Wysoka Rado, ja tylko powiem, że następna sesja planowana jest na dzień 28 listopada, a takim tematem wiodącym to problematyka stawek i opłat lokalnych na rok 2017. Wysoka Rado, dziękuję za uczestnictwo. Zamykam 35. sesję Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie.